Przede wszystkim, znowu Pony 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, w ostatnim odcinku znaleźliśmy grupę zbójców, którzy napada na klientów pewnego lokalnego przybytku, więc porozmawiamy sobie z nimi poważnie. Fere ma wyzywający wyraz twarzy, nosi solidny, choć podniszczony pancerz. Wydaje się być dumna z każdej rysy i wgniecienia. Nie wyglądasz na kogoś od rycerzy? Czy mogę coś dla siebie zrobić? Jestem tu w sprawie kłopotów w Słonym Maszcie. Zwykli ludzie są wściekli. I słusznie. Ta bałamutna aumanka podlizuje się arystokratom. Wykorzystuje tragedię dziedzictwa Wejdwena, by napchać sobie kieszenie. Nie jest lepsza od edyrskich włodarzy, których pogoniliśmy 200 lat temu. Tutaj się znają cię jako osobę bezstronną. Mea sprawiła, że jest tylko... Tylko bogaczy stać na korzystanie z jej usług, a mimo to siedzi w najbiedniejszym dystrykcie Zatoki Buntu. Gdzie tu uczciwość? Wzięliśmy sprawy w swoje ręce, ale to ona jest tu prawdziwą przestępczynią. Tych wymagań nie spełnimy. Szkoda. Że jakbym miał ten przedmiot, który dawał mi plus 2 do stanowczości, może. Nie chcę jej nakłaniać do obniżania cen. Jestem po stronie Mei. Dosyć już przemocy. Przykro mi, że tak to widzisz. Dobra. Do boju! Panowie i panie. Dobra. Wrócę sobie standardowo zbroję. Z parę zbirów. Normalny zbir. Są nienormalne zbir. Są normalni zbirowie i są nienormalni zbirowie, prawda? To rzucimy na nich coś. No właśnie, co ja tu mam? Druga szansa, przysięga Guanta, nie. Ty masz coś do użycia? Stłumienie nieszczęść. Tłumi szkodliwe czynniki. Okej, okay, dobra, nieważne. Coś do użycia, ty masz piwo. Ty masz palące rany. Myślę, że rzucimy na nich palące rany, jak się tutaj zbliżą. Okej. Okay. Ty włączysz walkę obrońcy. Okej. Okay. Czas na palące rany. Czas również na magię. Okej. Okay. Kapłan dał się wsparcie. Okej. Okay. Palące rany. Do kogo strzelać? Do Spira, który bije nam kapłana. Dobra. Możesz powalić tą afretę. Ty zaczniesz ich dźwigać. O nie. Tobie się przyda lustrzane obostyki właśnie. Za kim on goni? Normalny ten tutaj nie wiem. Okej. Okay. Możesz coś mu przywalić? Zimny uchwalit. Okej. Okay. Tego nauczy. Ty zaczniesz bić tego. Ty chyba próbowała się upowalić. Chyba nie wyszło ci. Dobra, na razie bez problemów. Okej. Okay. Kala trochę obrywa. Zbudowałeś, Alot? Chybienie. Spróbuj jeszcze raz. Okej. Okay. Normalny bandyta obrywa. Kapłan sobie też w miarę dobrze radzi. Okej, okay. To go ochłodziło. Więc teraz możemy mu przywalić. AFR nie widział też. Zajmiemy się tym namolnym bandytą. To potem skupimy się na AFR. Okej. Okay. Na razie nie otrzymujemy większych obrażeń. Chyba dzięki tej zbroi wiary, co na początku wziąłem. Jest trochę... Jest dużo krzyków, ale wszystko idzie dobrze. Okej. Okay.
upadłeś, to będziesz teraz ich bił. Ty wróć do Arkubeza. No, okej, okay, ostateczny cios jest tylko przed odpoczynkiem. Myślałem, że jest na walkę, szkoda. Dobra, spróbuj tu powalić. Okej, okay, nie udało się powalić, trudno. Frauber wie zaraz za Arkubeza. Okej. Okej. Z większego problemu. Mhm. Zobaczmy, czy coś nam to dało. Chyba nie. Litości! Proszę! Ginie! Hey there. Czy to nam dało jakieś reputacje? Chyba jeszcze nie. Sure. Okej, okay. Szkoda, że nie było żadnej opcji, żeby jej ocalić. Może by zmieniła zachowanie czy coś. Ale cóż. To nie był nasz wybór. Okej, okay, trochę zbroi. O, zbroja płytowa. Pewnie będzie sporo warta. Co tu jeszcze mamy? Mamy piwo. Zawsze dobrze mieć piwo. Mamy cukier. Coś jeszcze? Trochę więcej krapu. Okej, okay. Dodałem to sztuk miedzi zarobiliśmy. Trochę. Mhm. Dobra, porozmawiajmy z naszą pracodawczynią. Jeżeli tak to mogę ująć. Sure. Chyba jednak będę musiał popracować trochę nad zadawanymi obrażeniami przez nas wśród drużyny, jak widzieliście. Całkiem sporo nawalaliśmy w tych gości, zanim udało nam się ich ubić. Okej, zobaczmy. Co miałem zobaczyć? A, jak tam długo jeszcze do zamku zostało? 15 godzin, okej. Już się tak noc zrobiła. Nawet bez odpoczynku i bez podróży. Czas całkiem szybko mija w tej grze. Porozmawiajmy z Maleo. Well met, friend. Zawsze dobrze jest mieć kilku dodatkowych gości. Jakieś postępy w sprawie tych łobuzów? Udało mi się ich znaleźć, ich prowodyrkę. Nie będzie więcej przeszkadzać ani tobie, ani nikomu innemu. Maleo uśmiecha się, odsłaniający rzędy dużych, ostrych jak sztylety zębów. Tę wiadomość trzeba uczcić. Weź trochę miedziaków i baw się dobrze. A jeżeli postanowisz zabawić się tutaj, otrzymasz specjalną zniżkę. Jeżeli potrzebujesz jedynie odpoczynku, dostaniesz ispę za darmo. Okej, okay, dobrze. Fajnie, fajnie. W sumie mogę się czegoś napić. W tym miejscu można bliżej poznać parę wstydliwych tajemnic. No i cóż, parę wstydliwych chorób również. Mhm. Przechodzę po odrobinę spokoju. Spokoju czy hałasu, jak sobie chcesz, pod warunkiem, że zapłacisz z góry. Mam dziewczęta, chłopców, kilkoro takich, których płci nie jestem pewna. Idź pogadaj z kimś, kto ci się podoba. No chyba, że chcesz, że podoba ci się Serel. Wtedy możesz załatwić to ze mną. Co możesz mi powiedzieć o Serel? Pewnie jesteś w mieście od niedawna, kochaniotki. To po prostu najbardziej pożądana dziewczyna w dystrykcie. Jeżeli chcesz spędzić z nią trochę czasu, daj znać. Bierze 1000 za noc, ale jest warta każdego panda. A przynajmniej tak powiadają. Masz na nią ochotę? Dam ci specjalną stawkę 500 miedziaków w ramach podziękowania za pomoc. No, może innym razem. To coś zamówić. Tak, myśmy izbę za darmo. Tak. Wow, nad lepszą izbę. Czas trwania 2 odpoczynków to kondycja plus 1, tyka plus 2. No, dostajemy specjalną ispę za darmo. To się chyba opłacało. Czy to zmieniło jakoś naszą reputację? Przydałoby się jakieś notyfikacje o tym, że nasza reputacja się zmieniła. Chyba nie. Zatoka buntu neutralna. Okej. Okay.
dobra. Upłynęło 8 godzin. Za 7 godzin mój zamek będzie ulepszony. Ale dobra, nie będziemy tyle czekać. Przejdziemy się gdzieś indziej. Możemy tu gdzieś jeszcze pójść? Możemy pochodzić po domach i popytać się, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Zawsze działa w naszym fachu. Odda. Jesteś to sprawie mojego chłopca? Jesteś to sprawie Derina? Kogo? Derin to mój syn. Jego ojciec Wade 2 dni temu zabrał go na ryby i od tamtej pory ich nie widziałam. Sąsiedzi nie pomagają, strażnicy miejscy rzadko kiedy zaglądają do daru. Sam poszłabym do doków poszukać, ale nie mogę zostawić niemowlęcia. Przez te zamieszki koło Zamtuza nie odważę się wynieść z domu z próżno zrodzonego dziecka. Masz próżno zrodzone dziecko? Dziedzictwo Wade'a jest również silne w Zatoce Bunto, jak i w każdym innym miejscu. Ludzie są przerażeni i szukają winnych, czy to wśród kobiet w Zamtuzie, czy też w rodzinach tych biednych dzieciątek. Miło by było, gdyby wtrącili się jacyś bogowie i naprawili to wszystko. Ale może to tylko moje zdanie. Nie pochwalam tego, co się dzieje w lokalu Mai, ale ataki nie przynoszą na miłosierdzia bogów. Przez to tylko trudniej zarobić na życie. Opowiedz mi o ich zniknięciu. Powiedz mi... Tak, Wade'a już widzieliśmy. Zapijał się. Chyba coś musiało się złego przytrafić ich synowi. Dobra, Deren jest odważnym chłopcem, choć może trochę jest zbyt zuchwałym, ale zawsze był posłusznym synem i grzecznym bratem. Ma ciemne włosy, bystre oczy i uśmiech na poorędziu. Kiedy go znajdziesz, na pewno rozpoznasz go w mgnieniu oka. Powiedz mi o Wade'ie. Czasami nie wiem, czy mam się cieszyć, czy smucić, że w ogóle wraca do domu. Przez większość czasu wydaje pieniądze na chlanie w burdelu. Odkąd... Gdzie ich widziałaś po raz ostatni? Wade miał zabrać Derena na połów przy dokach. To było 2 dni temu. Okej. Okay. Wrócę, jak coś znajdę. Mówię. Wbieganie ludziom do domów po północy zawsze kończy się dostaniem nowego zadania. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Dom Klefego. Jakiś opuszczony dom. Czy możemy tam wejść? Znajdziemy coś ciekawego do roboty. Jakiś zbirów do spacyfikowania. Czy coś? O, jakieś beczki do przeszukania? O, zestaw wozowy. Fajnie. Do potrzebową. Dobra, co my tu mamy? Zwój pomniejszych pocisków. Okej. Okay. Złoty Duke. Okej. Okay. Tu jeszcze mamy? No, obwinięta wokół krzesła jest boleśnie szorstka. Dobrze widzieć. Mamy też... Młot i dłuto. Hey there. Nie masz czemu by nie. Takie rzeczy czasami się przydają. Okej, właśnie. Hey. Przy okazji, ty masz... Tak, to wyłącz. Hey there. Into Koło. In Tekoa, we have a memorial for the Saints' War. They say a Rawatai artillery master contributed to the Godhammer bomb. I wonder... Of course. You want Rawatai to be a part of this history. Crow about how your people helped the deer wood. Maybe your Ranga Nui lied, Amawa. On second thought, I'll ask her. Niezłomny jest niemiły. Just say the word. I co my tu mamy? O. Wygląda na to, że jakieś narkotyki. Yeah. Dobra. Właśnie zlikwidowaliśmy nielegalny skład.
Znaczy tak myślę, że nielegalny. Okej. Kolfek. Nie możesz tak po prostu wchodzić do czyjegoś domu. Za kogo ty się uważasz? Za poszukiwacza przygód. Kim jesteś? Elfem, który tu mieszka, a teraz się wynoś. No cóż. Skoro tak twierdzisz. Co za gbur? Tylko sobie wszedłem do jego domu. Nic w tym złego, prawda? Okej, okay. Jest jakiś opuszczony dom. Ćpun. Dużo ćpunów. Hej, przestań ćpać. Przydałaby się szczypta. Wynośmy się stąd. Coś tu jeszcze mamy do zwiedzenia? Rozpadający się dom. Kampanię handlową, której również się przyjrzymy. Aż tam, gdzie jest handel, tam są pieniądze. Tam, gdzie są pieniądze, tam jest praca dla poszukiwaczy przygód. Ale wszystko po kolei. Wait. Gdzie twój syn? Nie mogę się napić w spokoju. Poklepuję go po ramieniu. Czego ode mnie chcesz? Słyszałem o Derinie. Wszystko w porządku? Nie. Wziąłem chłopca na ryby, a po drodze chciałem się zatrzymać tylko na jednego szybkiego. Kazałem mu poczekać na zewnątrz. Chciałem to zostać tylko parę minut, ale kiedy wyszedłem, już go nie było. Ponownie... Nie mam pojęcia, co powiedzieć Oddzie. Nie możesz się tu chować. Wcześniej, później, czekaj. To żadna wymówka, by tu siedzieć. Zbieraj tyłek w troki i szukaj go. Myślisz, że nie próbowałem? Całe życie spędziłem w darze Ondry. Kiedy ktoś znika na tak długo... Dzielny Derin. Zadania. Po chłopcu zaginął wszelki ślad. Teraz za bardzo się wstydzi, by wrócić do domu. Dobra. Na to, że sami będziemy musieli go poszukać. Przejdźmy się tędy, może znajdziemy coś ciekawego. Jak nie, to pójdziemy też do latarni zobaczyć. Też wygląda ciekawie. Jakiś zatopiony statek. Więcej klimatycznych postaci. Nic ciekawego. Okej, okay. Przyjrzymy się latarni. Tak, piękny widok. 6 zielonych kółeczek przemieszcza się po mapie. Przypominają się stare czasy. Chociaż tam nie przemieszczały się tak płynnie. Dopiero wypłata. Rybak. Widziałeś Deryna? Hail and well met. Ty, nie wyglądasz na kogoś ze straży. Powiedz, nie chcesz może zarobić kilku miedziaków?
Widzisz statek, który tam zatonął? Szukał kogoś, kto pomoże mi odzyskać zaginiony ładunek. Powiedz mi więcej. Widziałeś tu gdzieś chłopca o imieniu Derin? Widuję go niemal każdego pobytu w porcie. Tom znalazł opal. Dobry dzieciak, mimo że jego ojciec to biwok. Nie wiesz, gdzie Derin może być teraz? Chłopak uwielbia statki, pewnie bawi się w piratów z żeglarzami, albo chował się w ładowni. Okej. Okay. Obibok? Częściej pijany niż trzeźwy, w obu przypadkach kiepski kompan. Ma do wykarmienia rodzinę, ale swe ostatnie miedziaki wydaje słonym maszcie. I śmie uważać, że to jego próżno zrodzona córka jest z koło rodziny. Okej, okay, dzięki za informację. Kiedy go zobaczysz, powiedz mu, że stary Imar pamięta umowie. Jestem mu winien. Kosz małży za znalezienie tego opalu. A potrzebujesz czegoś jeszcze? Powiedz mi więcej o zaginionym ładunku. Wyruszyliśmy z zimnego ranka w dół rzeki, po drodze prowadząc załadunek i rozładunek, jak zwykle. Co dokładnie się stało? Kiedy dotarliśmy do spoczynku Einy, zgodziliśmy się na wziąć kilka skrzyni z miejsca zwanego Kaliporalik. Kilku chłopaków rzuciło okiem na ładunek. Dostrzegli różne zbroje i złamane berło. Nie wiem po co komu złamana rzecz, ale animanci kupią nawet brudne pończochy, jeżeli im powiesz, że pochodzą z ruin. Niemal dotarliśmy do Zatoki Buntu, kiedy poniósł się Rwetes. Widziałem wiele bujek w barach, ale to brzmiało inaczej. Byłem na pokładzie razem z kapitanem, ale i on i pierwszy oficer zeszli pod pokład, żeby sprawdzić, co się dzieje. Kiedy nie wracali, zajrzałem do ładowni. Widziałem, jak jedna z tych zbroi przechadzała się samodzielnie, pokryta krwią. Kiedy mnie spostrzegła, ruszyłem w stronę włazu, więc go zamknąłem. Jak więc trafił tu na ten statek? Jestem tylko zwykłym marynarzem, ale jedynie ja przeżyłem. Prowadziłem statek najlepiej, jak umiałem, ale wpadłem na skały do wysokości paprotnego brzegu. Z trudem dotarłem do daru Ondry, gdzie musiałem wyskoczyć za burtę i dopłynąć do doków. Znałem, że ładunek jest stracony, mówiąc o wypłacie, ale wtedy jeden z chłopców wciągnął to w sieci. To część tego berła. Jeżeli mnie pamięć nie myli, były jeszcze trzy inne fragmenty. Założę się, że one też leżą gdzieś na płciźnie. Jeżeli ktoś je znajdzie, może sporo zyskać. Musi być jakiś powód, dlaczego nie poszedłeś sam szukać reszty reliktu. Miałem szczęście, że w ogóle dało mi się uciec ze statku. Nie zamierzam ryzykować spotkania z czymś takim. Rozmawiałeś już o tym z rycerzami Tygla? Żeby się przyznać, że szmuglowałem relikty, wątpię, by mnie aresztowali. Ale też nic bym tam nie zrobił. Co będzie, jeżeli coś znajdę resztę? Ty znajdziesz brakujące elementy tego artefaktu, ja zaś z czasów ekspedycji znam animantkę, która znajdzie dla ciebie stos miedziaków. Ja chcę tylko kilkaset pandów za utraconą wypłatę. Jeżeli już mi to uczciwie, to dam ci kamień oraz imię mojej znajomej, jak już zdobędziesz wszystko inne. Skoro dzieciak wyciągnął ten kamień siecią, może znajdziesz brakujące fragmenty na płyciźnie w czasie odpływu. Okej, okay, dobra. Nie wiesz może po co twojej przyjaciółce i mamce ten relikt? Jak byliśmy młodzi, zawsze majstrowała przy takich rzeczach. Kiedyś myślałem, że głupio robi, siedząc w zakurzonym gabinecie po paprotnym brzegu, ale po przeżyciach na łodzi jestem pewien, że dokonała mądrzejszego wyboru. Dobra, żegnaj. Okej, okay, na jakimś statku ma się bawić, tak? Tu nie ma żadnego statku. Gdzieś na płciźnie. Tutaj możemy zejść na płciznę? Nie. Dobra. Imar powiedział, że Derin lubi się bawić w pobliżu statków stojących w porcie. Okej. Okay. Tu przejdziemy się po porcie i... może coś znajdziemy. A dozen Adirin ships were shattered against these levies during the War of Defiance. Best to heed the astrologers, I find.
where tides are concerned. Place gets my blood beating in all the right places. Niezłomny, jesteś ohydny. Kapitanowi to się nie spodoba. Młody szczupły żeglarz niespokojnie zagina czapkę w dłoniach, a na jego zmarszczonych brzegach widać krople potu. Kiedy się zbliżasz szerzej, otwiera oczy i robi kilka kroków. Good day, stranger. Masz może chwilę? Nie jesteś stąd, prawda? Nie wyglądasz na kogoś z doków. Potrzebuję twojej pomocy. Widziałeś gdzieś chłopca imieniu Derin? O, jasne. Chciał bawić się na statku, ale ja mu nie pozwoliłem. Fatagera dość już ostro od tego podchodzi. Musiałem go przegonić. Miałem lekkie wyrzuty sumienia. Widziałem, jak idzie w stronę słonego masztu. To nie jest miejsce dla dziecka. Mam nadzieję, że go znajdziesz. Dobra, w czym problem? O, dziękuję. Mieli rację, że masz dobre serce. Chodzi o kapitana. Czy raczej o... nie o samego kapitana, ale jego kufer. Jego kufer marynarski. Trzyma w nim swoje wszystkie kosztowności. Bezpiecznie ukryte. Wyładowałem go wraz z resztą rzeczy, bo mamy pozostawać w porcie parę dni i... przez chwilę zająłem się czymś innym. Nie odszedłem na długo, w słonym maszcie spędziłem tylko godzinkę. Kiedy wróciłem, kufra już nie było. To zaszło naprawdę niedawno. Ktokolwiek go zabrał, nie mógł odejść daleko. Ale była zmiana wachty i teraz moja kolej. Nie mogę się stąd wymknąć na poszukiwania. Kapitan mnie zabije, jeżeli się o tym dowie. Powie się mnie na rei. Jeżeli uda ci się odzyskać, to przysięga na płomień, że ci się to opłaci. Możesz wziąć moją wypłatę. I tak jej nie wydam, jeżeli kapitan mi... Fortarano się dowie. Nie wiesz, dokąd złodziei mogli zabrać kufer? Cóż, kufer sam w sobie jest dosyć ciężki. Nikt zapytanych nie widziałby, ktoś go niósł. Podejrzewam, że ukryli go gdzieś w pobliżu. Nie mogli odejść daleko. Dobra. Żegnaj. Hey there. Mam jakieś kolejne zadanie. Okej, Derin poszedł w stronę słonego masztu, ale my już stamtąd przychodzimy i nie widzieliśmy go. I've a shiver, won't leave my spine. Say the word. Chyba ktoś krzyczał. Czy to dobiegało ze środka latarni? Potrzebujesz właściwego klucza. No cóż. Dowiemy się teraz, w takim razie. Ukryty kufer gdzieś w pobliżu. A że gdzieś w jednej z chatek. Przy brzegu. Może ty widziałeś kogoś? Welcome. Widziałeś, żeby szedł tędy ktoś z wielką skrzynią? Jeśli zastanawiać, to tak, poszli tędy. Nie mogli odejść zbyt daleko. Wskazuje na wschód. Okej. Okay. Poszli na wschód. Co tutaj mamy? Ryż. Okej. Okay. Co to za dom? Dom Oddy? Nie widzę nikogo. Może ty widziałeś kogoś? Nie. Czy ty widziałeś kogoś? Chyba nie widział. Dobra. Derina również nie widać. Ty widziałeś Derina? Nie. Że w samym słonym maszcie gdzieś znajdziemy Derina. To by było dziwne. Chyba nie. Duży Durmzej. Co ty za jesteś?
Również. Obsługa. Ale tak to nazwę. Okej, poszli na wschód. Na wschód stąd. Może zamknęli się w jednym z tych opuszczonych domów. A może nie? No cóż, trzeba było sprawdzić. Może poszli do tej kampanii? Waliańskiej kampanii handlowej? Implore him to curb his violent impulses at the word of a heroic academic. You don't usually grace me with your flattery, priest. What merits this attention? All Rawatai's history is war, same as everyone. If only the world were led by soft-hearted giants who waste their muscles stroking their own quills. Oh, wouldn't that be grand? I'm content to remain a burr in your boots. But here, if you but stand on the docks, you can single-handedly ensure no one ever sails to the Deerwood again. Niezłomny, niezłomny, jesteś ohydny. Okej, w następnym odcinku, bo dalej poszukamy syna Deryna, poszukamy tych ludzi, co uciekli z kufrem, pobiegli na wschód, ale spadałem tutaj wszystko i nic nie znalazłem. Że uciekli do Zarzewia? Nie, ponoć mieli się ukryć gdzieś niedaleko. No i Deryn gdzieś tutaj się również kręcił, więc może go poszukamy. O, tutaj możemy zejść. Ha? Dobra. Zejdziemy tam w następnym odcinku. Tak, chyba tutaj już mam też poszukać tych reliktów. Tak. A póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.